Cześć, dzień dobry, witam wszystkie akwarystki i akwarystów. W dzisiejszym filmiku chciałem poruszyć kilka kwestii. To będzie taki krótki update'cik odnośnie Malawi. Słuchajcie, wy sobie tutaj będziecie patrzeć, jak rybki sobie jedzą plankton, czyli rozwielitkę z przydomowej hodowli. Filmik o hodowli rozwielitki możecie też obejrzeć na tym kanale. Tutaj Wam się wyświetla teraz link w prawym górnym rogu. Natomiast ja chciałem w tym czasie, jak Wy sobie będziecie patrzeć, powiedzieć Wam o kilku rzeczach, które się wydarzyły, a o których jakby nie bardzo się spodziewałem i byłem przygotowany na to. Jedna sprawa jest taka, że no, cały czas będę monotematyczny i ten remont mnie pochłania po prostu masakrycznie i nie mogę poświęcać tyle czasu akwarium, ile bym chciał, dlatego ostatnio trochę zaniedbałem. Znaczy zaniedbałem. W akwarium wszystko, podmianki wody i tak dalej, wszystko jest regularnie, czyszczenie filtrów mechanicznych itd. itp. Natomiast mówiąc zaniedbałem, to bardziej mam na myśli obserwację tych ryb. Nie mam czasu po prostu usiąść i sobie na nie tam popatrzeć od czasu do czasu. No i przegapiłem, powiem Wam, kilka spraw. Pierwsza, no to jest taka, że właśnie pojawił się pierwszy zgon w akwarium. No i cóż, był to, wydaje mi się, że dorosły już, znaczy dorosły, no być może dorosły, był duży w każdym bądź razie, więc może już był dorosły samiec sokolofi, czyli pyszczaka niebieskiego. I to, powiem Wam, rzecz dziwna, bo jeszcze tam, powiedzmy, nie wiem, godzinę wcześniej, jak ryby karmiłem, to nic tam nie było, nic się nie działo złego, natomiast właśnie jakoś tak mniej więcej po godzinę później już w zasadzie był objedzony do połowy. No i trudno mi powiedzieć teraz, co to było, czy to było zabójstwo, czy zgon naturalny, że tak się wyrażę, ale powiem Wam, to się zdarzyło 3 dni temu bodaj, 3-4 dni, jakoś tak, no końcówką ubiegłego tygodnia. Dzisiaj jest wtorek, kiedy ja to nagrywam, więc to pewnie to była albo piątek, albo sobota, jakoś tak. Słuchajcie, no i tak się zastanawiałem, czy faktycznie no to akwarium już jest na tyle, wiecie, przeludnione, przerybione, że zacznie się to zdarzać częściej. Ale to, co się wydarzyło, znaczy wydarzyło się pewnie znacznie wcześniej, tylko tak jak do czego zmierzam, właśnie nie mam czasu na obserwację tego akwarium i to, co zauważyłem dzisiaj, kiedy podmieniałem wodę i sprzątałem jak co tydzień rybą, to co zobaczyłem, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania i tego się naprawdę nie spodziewałem. A co to takiego? No cóż, mam małe majgano. Słuchajcie, widziałem dwa maluchy w skałkach, czają się. Nie mam pojęcia, która to samica, bo tak jak mówię, w ogóle nie widziałem, żeby któraś gdzieś coś inkubowała, żeby się tarły, czy cokolwiek. No ale tak jak mówię, no wcześniej po prostu ten remont mnie niszczy i nie mam czasu siedzieć i obserwować tych ryb tyle, ile bym sobie tego życzył. No i przegapiłem, słuchajcie, przegapiłem. Maluszki są, widziałem dwa i to takie już, powiem Wam, mają tak koło centymetra, mi się wydaje. Widziałem dwa do tej pory. No i teraz do czego zmierzam? Teoria właśnie z tym zgonem tego pyszczaka niebieskiego, tego sokolofa, to mi się rysuje taka, że prawdopodobnie zapuścił się on tam w ten rejon gdzieś, gdzie rodzice pilnowali maluchów. No i pewnie
wszedł za głęboko tam w te skałki, no i dostał w ciry, no bo wiecie, że pyszczak jak ma młode, no to są, to znaczy, sama nazwa na to wskazuje, pielęgnice, więc opiekują się tym swoim potomstwem bardzo i walczą o nie zadziornie. Więc podejrzewam, że tak właśnie mogło się stać, że ten sokolow się gdzieś tam zaplątał, za głęboko wpłynął, no i po prostu dostał mocne wciry od rodziców, czy to samca, czy samicy. Teraz, kiedy dojrzałem te dwa maluchy, to tam starałem się chwilę poobserwować, jak już podmieniłem wodę. No to faktycznie samiec tam w tym rejonie pływa cały czas, wpływa tam do tej groty, bo one sobie tam wykopały pod jedną z większych skałek taki tunel i tamtędy wpływa. Samicy, szczerze mówiąc, nie widziałem. Nie wiem, czy ona tam jest w środku i nie wypływa, siedzi tam z tymi maluchami. Czy to już jest etap ten, że samica po prostu wypuściła młode? To naprawdę nie mam zielonego pojęcia, będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. No ale w każdym bądź razie, o ile trup w akwarium jest rzeczą w miarę naturalną, to znaczy no, przy przerybieniu, zwłaszcza przy tych gatunkach pyszczaków, no to takie rzeczy mogą się zdarzać. Natomiast naprawdę te maluchy to mnie zaskoczyły, bo wydawało mi się, że to są jeszcze młode rybki. I te Maingano, co prawda samiec jest naprawdę piękny, wybarwiony ślicznie, i ja tych Maingano mam 10 w sumie, z czego nie wiem, tam ze 4-5 jest takich trochę mniejszych, a 5 jest naprawdę takich już fajnych, ale wydawało mi się, że one jeszcze są za młode na potomstwo. Natomiast no, jak widać, myliłem się. Dlatego no to właśnie chciałem wam powiedzieć. Bardzo chciałem nagrać któregoś malucha, ale stałem chyba z pół godziny z telefonem ustawionym tam na statywie w tym miejscu i niestety nic nie wypłynęło. Więc postaram się wam nagrać i pokazać, żeby nie być gołosłownym i żeby nie było, że coś się zmyślam albo coś mi się wydawało, coś przeoczyłem. Także postaram się nagrać te maluszki i wam je pokazać w kolejnym filmie. Natomiast teraz jeszcze takie drobne ogłoszenie parafialne, to znaczy dla wszystkich pajęczarzy, wypatrujcie już w tym tygodniu nowego filmiku, ponieważ skończyłem pomieszczenie dla ptaszników. Są już wszystkie przeniesione na nowe miejsce, na hodowlę. Zostały mi tam ostatnie jakieś takie drobne, wiecie, poprawki. Więc nagram filmik z nowego miejsca. No i jakby na właśnie w związku z tym będzie też nowy konkurs, w którym będzie można wygrać ptaszniki. Więc no cóż, nie przedłużając, zapraszam do śledzenia kanału. Na pewno, tak jak mówię, w tym tygodniu ten film o ptasznikach się pojawi i będzie można wygrać znowu kilka fajnych i maluszków, i podrostków. Także no, nie zdradzam w tej chwili bliższych szczegółów. Czekajcie na filmik. Natomiast to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nic nie przegapić. Naciśnijcie sobie dzwoneczek. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Cześć, pa!